Cześć, witam was serdecznie w moim My Morning Routine. Jak widzicie, przed chwilą zrobiłem sobie herbatkę, wstałem, spałem sobie. Zrobiłem zaraz, pójdę się ogarnąć troszeczkę. Także dzisiaj kolejny dzień vlogmasa. Już jest 10, jesteśmy na półmetku. Ja jeszcze sobie chwilę poleżę zaraz. Pooglądam sobie troszeczkę YouTube'a, więc też wam pewnie pokażę, jak sobie oglądam. No i co, zaraz będę iść, będę się troszeczkę ogarniać, umyć sobie ząbki i troszeczkę twarz. To jest moja morning routine, więc po prostu zobaczycie, co robię codziennie. Cześć, jak widzicie sami na waszych ekranach dzisiaj jest to, co robię w łazience. Jakby mój dzień zaczyna się zawsze od tego, że przemywam sobie twarz zimną wodą. Do twarzy używam żelu do mycia codziennego twarzy od Ziai. On jest taki żółty, ja kiedyś pokazywałam go na swoim Instagramie, więc zapraszam was na mojego Instagrama. Chciałbym wam tylko jeszcze przypomnieć w trakcie, kiedy sobie myję twarz, o zostawieniu subskrypcji oraz lajka w górę. Dzięki tym wiem, że jesteście ze mną i mnie wspieracie. Okej, wróciłem już sobie z tym, teraz wyczyszczuję sobie włosy trochę do tyłu. Chcę po prostu, żeby one trochę podeschły, bo przez mycie twarzy, no troszeczkę one się zwilżyły. Następnie pokazywam, czego używam. Używam kremu na poranny shot, tak zwany od Ziai. Bardzo go lubię, bardzo wszystkim wam go polecam. Jeżeli ktoś z was używał kiedyś kremów od Ziai, to jest the best of the best. Tutaj widzicie, jeszcze się tylko podcieram. Masu. Szuruburu, buruburu. Buruburu, szuruburu, masu. Więc tak jak widzieliście, mam sobie włosy i umyłem sobie twarzyczkę, nałożyłem sobie krem, więc jakby teraz sobie leżę. Mogę wam pokazać, że leżę sobie w łóżku, bo jestem chory, więc lipa lekka. No, mamy mój poranki tak naprawdę. Ja głównie śniadania nie jem, więc możecie mnie zjebać za to albo nie. Ja mam herbatkę, dokończę teraz jeszcze herbatkę. Zapytałam was ostatnio na Instagramie jakieś pytanka, więc jakby zaraz sobie tutaj wezmę i usiądę i jeszcze wam poczytam i podpowiem na te pytania, bo mogą być interesujące. Okej, jesteśmy tutaj. Mam przygotowaną gorącą herbatkę. Na My Morning Routine robią też Get Ready With Me. Ja się nigdzie nie ubiorę, bo mam chore stopy, więc nawet nigdzie się na razie nie wybieram. Więc odpowiadam po prostu wam na pytanie, które pozadawaliście. Jak widzicie, jeszcze jest tam śpiący, no ale jest godzina dopiero 10. Okej, pierwsze pytanie, jakie jest, to co będzie na najbliższych vlogmasach? Na najbliższych vlogmasach pojawi się jutro fajny filmik. Znalazłem go na amerykańskim YouTubie. W sensie jest taka po prostu vlogerka, którą lubię oglądać z Julą. I ona nagrała, mogę wam zdradzić, 24 godziny w domu. Więc też taki właśnie odcinek zrobię. Szukam pomysłów, bo mam małe problemy z chodzeniem, więc chcę po prostu nagrywać jak najwięcej z domu, żebyście też widzieli, co robię i żebyśmy dalej lecieli z naszym daily. Czy chciałbym mieć inny kolor włosów w przyszłości? To jest moje drugie pytanie. Powiem wam, że kiedyś miałem multum kolorów włosów. Ja miałem brąz, ja miałem rudy, ja miałem wszystko. Jeżeli będziecie je zobaczyć, to napiszcie w komentarzu, to może wam pokażę kiedyś. Czy lubię Lego? Tak, szczerze, że nawet dostałem od Julii takie te kwiaty Lego w tamtym roku na urodziny.
Powiem wam, że chciałbym bardzo robić dłuższe odcinki, ale czasami są rzeczy, które trzeba wyciąć. Czas, żeby każdy odcinek miał około 6 minut, bo wiem, że wy lubicie oglądać. No i też staram się, żeby one były takie fajne i ciekawe. Czy na studiach idzie lepiej, Julce, tobie, czy tak samo? Wydaje mi się, że na tak samo. Nie ma jakby lepiej, gorzej. Jak tam życie leci? No, na razie mam problemy ze stopami. Może kiedyś wam o tym powiem, co się ogólnie działo i co z czym. Ale na chwilę obecną jest okej. Okay. Nie powiem, że nie. Jestem trochę śpiący. No. Także tak wyglądają moje poranki. Jak widzicie, nie są one zbytnio ciekawe. No bo co, wstaję, chwilę pooglądałem sobie YouTube'a, nie może 20 minut pooglądałem sobie YouTube'a i co? I szykuję się do tego. Szykuję się, żeby żyć, żeby działać dzisiaj prężnie. Idę wam zmontować tego vlogmasa. Także tam. Także tam. No, dziękuję wam za oglądanie. Był to krótki odcinek, pewnie około 3-4 minut. Ale tak wyglądają moje poranki. Dodatkowo macie lekkie Q&A. Ja wam dziękuję za oglądanie tego odcinka. No i do zobaczenia. Jutro. Cześć. PS, ile kazał mi przekazać, że ma czerwone paznokcie. Pa!